Witajcie po dłuższej przerwie. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na wątróbkę. Będzie to wątróbka po albańsku, Arnavut Djeri. Do przygotowania potrawy będzie potrzebna wątróbka. My mamy wątróbkę jagnięcą. Możecie użyć wątróbkę wieprzową albo wołową. Do tego sól, papryka, może być ostra, czarny pieprz i mąka. A więc możemy zaczynać. My użyłyśmy wątróbki jagnięcej, więc nie moczyłyśmy jej w mleku, ale jeśli użyjecie wątróbkę wołową lub wieprzową, możecie ją namoczyć najpierw. My wątróbkę kupiłyśmy u rzeźnika i pokroił nam ją już w kostkę. Wy możecie ją sami pokroić. Kostka 2 cm na 2 cm. Teraz przygotujemy panierkę, którą będziemy dodawać do wątróbki. 3 łyżki mąki, papryka, u nas słodka, wy jeśli lubicie możecie dodać ostrą, cała łyżka, sól, 3 łyżeczki soli i czarny pieprz do smaku. Całość dokładnie mieszamy i dodajemy do wątróbki. Wszystko dokładnie mieszamy. Tutaj trafiły się nam duże kawałki, więc musiałyśmy je przekroić. Teraz przekładamy wątróbkę na sitko po to, aby się pozbyć nadmiaru mąki. Dodatkiem do wątróbki są ziemniaki pokrojone w kostkę i usmażone w głębokim oleju. Coś a la frytki. Tak przygotowane ziemniaki i wątróbkę będziemy smażyły w głębokim oleju. Na dobrze rozgrzany olej wkładamy ziemniaki i najpierw smażymy ziemniaki, a dopiero później smażymy wątróbkę. Jeśli chcecie, by wątróbka była bardziej chrupka, przed smażeniem posypcie jeszcze raz mąką. Kiedy wątróbka się zarumieni, będzie gotowa. Prócz ziemniaków, wątróbkę podajemy jeszcze z cebulą, która jest doprawiona solą, ostrą papryką i sokiem z cytryny. Wygląda gotowa wątróbka po albańsku, Arnavut Djeri. Podaje się ją z sałatką z cebuli i pietruszki i takimi frytkami pokrojonymi w kostkę. Smacznego! I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i go wypróbujecie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Grüß, grüß!